Siemanko, jestem Lusek, a to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny tuning samochodu i dzisiaj będzie to Tornado, które sobie ukradłem z ulicy, bo nie chciałem sobie go kupować. Można je sobie zakupić w asortymencie Benego. Asortyment i znajduje się Tornado. 30 tysięcy dolarów trzeba zapłacić za to. Jest trochę kasy, można sobie to auto spokojnie zabrać z ulicy i po prostu je sobie tuningować. O, to jest fajne. Dobra, zobaczymy, czy nie zabije. No ja jestem tu bardziej odkryty. Tak, rzuca pompkami. Oh shit. Nie, zabił mnie, no kurde. I co teraz? Nie będę miał teraz tego pojazdu. Zasrany gnojek, no. I co ja będę teraz tuningował? Shit, man. Ja go teraz nie znajdę. Teraz 30 tysięcy będę musiał wydać, żeby go znaleźć. Bo on nie był kupiony przeze mnie. A nie wiem, czy będzie w moim garażu stał. Zadzwonię do mechanika, zobaczymy, czy Tornado będzie w tym garażu. Kurde, to musiał... Ale nie mam... No nie będzie, no. Co za typ zasrany. Cholera jasna, nie mogę znaleźć tego pieprzonego samochodu teraz. Nigdzie go nie ma, szukam... Nie, dobre 25 minut już szukam tego samochodu tutaj po całym GTA. Musiałem sobie zmienić sesję, bo cały czas mnie detonowali, jak coś tam znalazłem. No i niestety jest jak jest. Muszę chyba go kupić. Wyda się 30 tysięcy. No taki gnojek nie zdało sobie sprawy. Albo nawet w sumie dobrze, że sobie nie zdało sprawy, bo by mnie zabijał cały czas. I muszę go teraz kupić, no cholera, zamówię sobie u Benego różowy kolor, dobra, niech będzie różowy. I zamówimy sobie go, tam gdzie mam miejsce. 30 tysięcy, no ja, to jest, ach, to są, no jedna konkretna misja, no jedna i pół, półtorej misji takiej konkretnej zrobić. Ach, wkurza mnie takie coś, ale to jest GTA, no w sumie zabawa, tak, no. Okej, zdaje się, że auto już się pojawiło u mnie w garażu i jest koloru pomarańczowego, różowego, jest. Nie jest to samochód, który mi się podoba. Zdecydowanie, jeśli chodzi o te klasyki, to w GTA są ładniejsze. Ale może uda się zrobić go tak, że będzie mi się podobał, nie wiem. No z tym lowriderem, z tym pick-upem byłem ciekawy kiedyś też, jak on będzie wyglądał po tuningu. I rzeczywiście po tuningu bardzo mi się podobał, ale przed tuningiem też wcale jakiś tam zły nie był. Więc co my tu mamy? Mamy sobie takiego klasyka, nie wiem jaki to jest, co to jest za model, nie mam pojęcia. Jest bardzo wolny, powolny. Ja tak naprawdę czekam na to, aż pojawi się Sabre GT, możliwy do tuningowania u Benego. Dlatego, że Sabre naprawdę bardzo mi się podoba z wyglądu i myślę, że jako lowrider, czy jako samochód sportowy, nie wiem w jakim stylu będzie można sobie go urządzić, myślę, że to będzie naprawdę fajny samochód i na pewno będzie miał miejsce w moim garażu. A co do tego auta, ja nawet nie będę go tuningował pod względem osiągów na maksa, bo to nie ma sensu. Ja go na pewno sprzedam, a chociaż, kurde, no może mi się spodobać, nie wiem. Najpierw jedziemy do tego tunera zwykłego i zobaczymy, jakie opcje ma bez tego tuningu lowriderowego, bo on tam ma, on tam sporo tych opcji miał tuningowych. Więc zajeżdżamy sobie. Myk. Tak, wiem, że można stuningować u Benego, bo pojawiła się taka informacja. Zobaczmy, pancerz, zderzaki. No i tutaj mamy takie opcje. Na pewno bardziej rozbudowane będą u Benego. A tutaj jest ciekawa sprawa. Możemy sobie dać wydech tak z boku. Taki i jeszcze taki. To mi się bardzo podoba. Coś unikalnego. Już wcześniej taki zalążek tego lowriderowego stylu się pojawił tutaj w GTA. Maska. O Jezu, tak... Już bym wolał taką zainstalować. Ten wygląd... Nie podoba mi się tego auto. Naprawdę. Będę narzekał przez cały odcinek chyba. O ile uda się u Benego coś z tego zrobić. No ale jak do tej pory jest... Lipa totalna. Ale zobaczymy, co Benny nam zaproponuje. Przede wszystkim będzie trzeba wybulić sporo kasy. A ja mam malusio, no malusio kasy mam. Będzie trzeba wybulić sporo kasy na tuning lowriderowy. Tak już, o, prosto z mostu, na samym starcie. A jeszcze, no mam nadzieję, że nie zapomnę tym razem stuningować bloku silnika. Ostatnio zapomniałem, jak tuningowaliśmy sobie Rapida i Donka. Donka już sprzedałem, jak wspomniałem, nie jest to samochód, który mi się podobał, a dużo kasy za niego było, także poleciał w kosmos, nie ma go. Kasa za niego była duża, oj, on kosztował chyba 800 tysięcy, można było go za tyle sprzedać, także konkret. Mimo, że nie wsadzałem do niego żadnych ulepszeń pod względem osiągów.
to i tak ładnie, ładnie można było go sprzedać. No ale dobra, zbliżamy się już do Bennego, zobaczymy, co Benny nam zaproponuje. Jakie modyfikacje będzie można zastosować w tym samochodzie, jestem bardzo ciekawy. Ale coś nie wróżę sobie tego, aby ten samochód był długo w moim garażu. Raczej pójdzie w odstawkę, ale spokojnie. Tornado, ulepsz. O, 375 tysięcy, nie jest źle. Okej, okay, no w sumie nic się nie zmieniło chyba. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, chyba samochód pozostał bez zmian. Więc tak, bez tuningu tych hamulców, patrzę, czy czasem tu nie można włożyć jakichś, nie wiem, zacisków różowych czy czegoś tam. Przednie zderzaki. Czy mi się wydaje, czy to są takie same, jakie były? Okej, okay, to nie jest drogie, więc spoko. Tylne. O! Podoba mi się takie kółko zapasowe. Można sobie wybrać kilka elementów. No, dajmy sobie takie coś. Nadwozie. Dobra, zobaczmy. To samo, co u zwykłego tunela. Nie kupuję. Okej, te mi się podobają. Na sprężynkach, dodatki. O! Co to jest? Są jakieś neony? Nie, czy jakieś diody? Nie, 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 to jest po prostu takie malowanie, ale ciekawie wygląda. Film akcji. Podoba mi się film akcji. Zbiornik paliwa. A, malowany. Kolor dodatkowy, chromowany. Niech będzie chromowany, dosyć drogie to było. No dobra, weźmy sobie osłony nadkoli. Ja wiem, ciężko się tu na coś zdecydować. Tak mi nie pasuje, to trochę w chromie dam malowane. Dobra, mamy silnik, blok silnika. No i tu chyba, to śmiesznie wygląda. Kolor, no dobra, niech sobie będzie. O Jezu, jakie drogie. Wybrałem chyba najdroższą część. Okej, okay, dajmy sobie takie coś. Ulepszenia nie kupujemy. Wydech. No to zobaczcie, ludziska. Nie postarali się tutaj. Część tych rzeczy tuningowych już było wcześniej w tym samochodzie. Ozdoby chlapacza? To jest chlapacz? To chyba nie jest chlapacz. To wygląda jak błąd w tłumaczeniu. O! No dobra, ale to w sumie pod spodem to nic nam... Może być... No, Rockstar się tu nie postarał, moim zdaniem. Nic specjalnego. Hydraulika, o Boże. 290 tysięcy! Ła! Chromowana pompa. Hydrauliku powiedzmy, co obniżać i podnosić nadwozie mocniejsze. Pompy zostają pojazd wyżej. Wiecie co? Ja tego nie instaluję. Nie korzystam z tego tak czy inaczej. Dobra, wnętrze. Ale tu. Tu jest ciekawie. Jeśli chodzi o wnętrze, to tutaj można sporo zmienić. Taki kurde. Nie wiem, wóz dla dziwek. Zobaczcie sobie na to wykończenie, jeszcze w różowym kolorze. Nie no, ja kolor zmienię, myślę, ja na jakiś inny. Dobra. O man. Aha, okej. Okay. Jezus, no dobra, dajmy to. Jak to wygląda, to kurde, jak z jakiegoś pornola. Figurki, no to znamy. Film akcji, ok. Białe, a jeszcze zobaczymy sobie inne. Tak słabo to widać, bo tak dziwnie kamera jest ułożona. No ale ok, niech sobie będzie. Kierownica, no to tutaj pewnie to, co już widzieliśmy setki razy. Czy są jakieś inne może? Nie, są. A nie, są z łańcuchami. Jest z łańcuchami. Dajmy sobie taką. Dźwignia zmiany biegów. Co tym razem wybierzemy?
Dobra. Biorę. Plakietki neonową jakąś. Okej. Kolor świateł. Lodowa biel. Niech świecą jak najjaśniej. Okej. Mamy to. Wnętrze, światła, reflektory. No tutaj standard. Zestawy neonowe. Też nic nie ma ciekawego. Oznaczenie. Klasyczny pas. Aha. Tutaj się pojawia na tym zakryciu koła. Takie coś. Dziewczyny. I takie płomienie. No to wygląda fajnie. To pasuje mi do tego filmu akcji. Tego tamtego. To już mamy. Tablice. Mocowanie. Wow. Gdzie tu tablica jest? Chyba z przodu. Ej, moment, bo ja nie widzę. Aha, ona jest ukryta z tym kołem. No dobra, dajmy płonącą czachę. Tablice specjalne, czarno. Rejestr... O, fuck, znowu muszę patrzeć jak pod kątem. Okej. Okay. Lakierowanie. No tutaj trzeba kolorek sobie zmienić. A tutaj znowu można kolor we wnętrzu. Dziwne to jest. Chromu jeszcze nie mogę, no muszę kiedyś odblokować ten chrom. O, czarny jest, spoko. Dobra. O, a czemu nie ma dodatkowy... Dziwne to jest. Aha, dobra, kapuję. To nie, to ja chcę czarny, bo tutaj widzę, że się dach też zmienia. Tak? Zgadłem? Zgadłem. Dobrze. A, może... Właśnie, zobaczmy. Panterkę. Moment, moment. Nie wiem, ale wydawało mi się, że można bez dachu mieć ogólnie. Bagażnik. O! I posłuchajcie. Głośniej muzyka gra. Nieźle, dobra, bierzemy to. Turbo, nie, to nam niepotrzebne. Koła. To zaraz tu wrócimy, ale... No kurde, moment, ale wydawało mi się, że dach to można tutaj ściągnąć. Jak to tak? Chyba, że trzeba kupić wersję bez dachu. Dziwne. Z kamuflażem, z krokodyla... Panterkę dajmy. A co? Bagażnik tu mieliśmy. Muzyka głośniej gra. No to teraz zostały jeszcze tylko koła. Rodzaj kół. I tak, Benny Originals i modyfikacje Bennego. No i sprawdźmy wszystkie. Ojej. A zobaczmy tu. Aha, to są te nowe modyfikacje Bennego, tak? Te mi będą pasować. Jakieś złote bym wybrał. O. No, wygląda to spoko. Te mi się najbardziej podobają. Ale chciałbym, kurczę, on jest chyba trochę za wysoki, jak dla mnie. Projekty opon. Możemy dać sobie czerwone. Ulepszenie to nie potrzebujemy. I czerwony, 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 czarny, zielony, czerwony. 15 tysięcy, jeju. Ile mi tej kasy zostało? O Boże, nie starczy mi już na następny tuning. Trudno. Szyby. Nie będą odkryte. Wnętrze jest ładne, więc nie wiem, czy o czymś zapomniałem, ale to chyba wszystko. I muszę powiedzieć, że tych opcji wyjątkowo w tym samochodzie jest mało. Znaczy mało nie jest, no bo jak na Lowridera to wiadomo, że ten tunik jest rozbudowany. Ale mało specjalnie dla tego samochodu. No koło jest takie unikalne dla tego auta. Auto ogólnie nie jest wcale niskie jak na Lowridera. Tak? No zdecydowanie są niższe Lowridery. Myślałem, że będziemy mieli tutaj coś lepszego. No dobra, ale posłuchajmy jak brzmi teraz. Ja zawsze bym... nie sprawdzałem tego nigdy. Przy pojazdu... maska, bagażnik. Okej, zobaczymy jak to będzie grało. Sterowanie. Teraz będzie grało. Muzyka? No rzeczywiście, to nagłośnienie jest fajne.
Zobaczę, jak daleko będzie słychać. Nieźle. A ciekawe, co się stanie, czy będzie ciszej muzykę słychać, jak zamknę bagażnik? Kurde, nawet o tym pomyśleli. Super sprawa, to mi się podoba akurat. Ale to akurat jest w każdym chyba lowriderze, w którym można zainstalować głośniki. Zobaczę jeszcze, jak wygląda blok silnika. Dostęp, drzwi, bagażnik, maska. Zerknijmy, jak to wygląda. Tak wygląda blok. No bardzo ładnie. O! Fajne malowanie się tu pojawiło. Ładnie, ładnie. Jak otwieramy maskę, takie coś. No podoba mi się to akurat malowanie. A na górze w sumie mamy to samo. Co pod spodem. Fajnie ten bas napieprza. Tak jak się wysiądzie z auta. Kurde, znowu mi wszystko zgasło. Opcje. Słuchaj, jaki fajny bas. Jaki bas boost jest dosłownie. I to jest fajne, że wszyscy gracze dookoła to słyszą, tą muzykę, no. To jest naprawdę, podoba mi się to. Ale samochód sam w sobie, no jeśli miałbym drugi raz go tuningować, to bym chyba tego nie robił. Za mało takich wyjątkowych opcji dla niego. Widzieliście, że przedni zderzak i to wydechy na przykład. Pewne rzeczy, które mogliśmy zainstalować u Benego po tym przerobieniu czy ulepszeniu samochodu, mogliśmy zainstalować u zwykłego tunera. No oczywiście takiego malowania, czy napisu Majestic, czy fajnego nagłośnienia i tych wyjątkowych kół nie możemy zrobić u zwykłego tunera. Ale chodzi tu o to, że twórcy mogli się postarać, aby do tego samochodu dodać u Benego coś więcej. Żeby na przykład wydech dać jakiś, nie wiem, hardkorowy, jakiś do góry. Albo dać jakieś, no nie wiem, jakieś coś naprawdę wymyślnego, żeby każdy mógł jakoś lepiej dostosować ten samochód, a tymczasem no tych opcji jest naprawdę mało stosunkowo w porównaniu do innych lowriderów, z którymi mieliśmy do czynienia. Na przykład tuningując takiego Donka, którego też nie lubię z wyglądu, to nie chodzi o to, czy ja to lubię, czy nie, ale teraz mówię tak ogólnikowo, komentując ogólnie, ile opcji mamy tutaj dostępnych, tak? No to jest tego mało i Donk miał dwie opcje ulepszania. Mogliśmy zrobić albo Donka, albo mogliśmy zrobić tą wersję z normalnymi kołami i też sobie stuningować. I to jest naprawdę fajne. Z kolei w pick-upie mogliśmy tam jeszcze parę innych rzeczy zrobić, czego nie było u zwykłego tunera. Tamten pick-up chyba zresztą miał mało opcji u tunera. Nie sprawdzałem go normalnie. Powinienem to zrobić na tamtym tuningu. Chodzi o Vapida. I to jest naprawdę duży, duży minus dla Tornado. Duży, duży minus, że tych opcji jest tak mało, ale z drugiej strony też to ulepszenie na Lowridera nie jest jakoś specjalnie drogie w stosunku do na przykład takiego Donka, gdzie kosztowało to chyba 600 tysięcy dolarów. Tak? A tutaj no, na szczęście drogie to nie jest, a możemy mieć dość ciekawego też Lowridera. To koło z tyłu bardzo mi się podoba, chociaż wolałbym, nie wiem, czy tu można dach schować. Oh shit! No to już wygląda lepiej. Możemy sobie dach schować. Nawet nie wiedziałem o tym. O! Teraz Asuka wie, o co chodzi. Nie możemy za wysoko skakać, bo nie zainstalowało pneumatyki odpowiedniej. Ale Asuka teraz od razu zimny łokieć. Yeah! Może ja przybliżę trochę kamerę. Fajnie to wygląda. Jeszcze tak głową, yeah! Tak jeszcze chciałem. Yeah! Fajnie, fajnie. To właśnie jest fajne w tych lowriderach, no. Jedną ręką prowadzi, od razu opała mocniej, jak musiała mocniej skręcić. Chyba jak przyspieszamy, to Asuka chowa ten łokieć. A jak jedziemy wolno, to ja nie chcę teraz wystawić. Ciekawe, czy... O, wystawiła, dobra. A teraz znowu schowała, wystawiła. Chyba jak mocniej się skręca, to nachowa. Nie, jakoś losowo to chyba jest, nie wiem. Ale bardzo fajnie to wygląda. Ten łokieć taki śmieszny strasznie, taki penerski.
No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym tuningu Tornado u mnie na kanale. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i zapraszam ponownie. Będzie śmiesznie na pewno, bo tych tuningów tutaj w GTA jest dużo, opcji jest ogólnie dużo. I cały czas te samochody pojawiają się nowe właśnie do tuningu. Ten samochód pojawił się dzisiaj, wczoraj, po prostu we wtorek. Którego? Który dzisiaj jest, do cholery? Czwarty? Piąty? Chyba 4 kwietnia. Także fajnie, że to się pojawia i będzie co u mnie oglądać na pewno. Zapraszam was serdecznie jeszcze raz. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Tych najmocniejszych karabinów. Wow. I w ten sposób strzela, więc nic takiego nadzwyczajnego, mógłbym powiedzieć. To jakby nie jest, nie wiem...